Cześć, tu Kalytka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest ze mną dobrze znana Ania. Cześć. Cześć. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy, w sumie trudno powiedzieć o czym, dlatego że to jest taki, po prostu zrobimy sobie przypominanie trochę starego internetu, rzeczy, które w internecie robiłyśmy, jakieś, wiecie, pierwsze portale społecznościowe i takie rzeczy. Także porozmawiajmy o tym, przenieśmy się w czasie i wróćmy do roku. Nie wiem w sumie, kiedy zaczęłam korzystać z internetu w sumie. No wiesz co, mi się wydaje, że ja pierwszy internet w domu miałam, jak miałam 6 lat. Ale to nie pamiętam tego zbyt dobrze, no ale myślę, że tak rok 2006, 2007 to były takie początki buszowania w internecie. Tak, na pewno, u mnie to na pewno było po komunii, a komunia była 2006. Tak, tak, tak. Czyli jakoś tak się zaczęło z internetem, bo wtedy też kupiliśmy takiego lepszego kompa z pieniędzy z komunii. Także tak, tak się zaczął nasz internet. I w sumie pierwszą rzecz, którą w internecie pamiętam, to był chyba ePulse. ePulse? Tak, ePulse. O kurczę. Dlatego, że moja starsza siostra mi go założyła, bo ona tam po prostu korzystała z niego i tam poznawała jakichś ludzi, a ja po prostu z niego korzystałam tylko po to, żeby coś na tym internecie robić, no nie? Tak. Ja po prostu nie wiedziałam, co mam robić w tym internecie, no nie? I dzięki temu, że miałam tego ePulse'a, no to jakoś tam po prostu wchodziłam, wiecie, w przeglądarkę, tam jeszcze Internet Explorer, nie? I po prostu wchodziłam na ePulse'a i pamiętam, że tam się robiło taką prezentację o sobie i ja chyba tylko po to wchodziłam na tego ePulse'a, po prostu żeby zmieniać coś w tej prezentacji o sobie, aczkolwiek nie wiem, co mogłam w niej napisać. No, wydaje mi się, że na późniejszym etapie, kiedy już odkryłam Stardoll, to jest ważny temat. Tak, to miałam tam swój nick ze Stardoll. No ja właśnie, niestety mnie czasy ePulse'a ominęły, nie wiem czemu, ale nigdy nie miałam tam konta, ale mniej więcej pamiętam, jak wyglądała ta strona i wiem, że tam był taki pomarańczowy chyba pasek, który leciał u góry. Nie chyba wiem, tak. Co tam było, nie mam pojęcia, ale wiem, że coś takiego, że jakoś to wyglądało, ale u mnie to się zaczęło faktycznie od strony Stardoll, która się nazywała Paper Doll Heaven, jak jeszcze skorzystałam z niej po raz pierwszy. No i w ogóle korzystałam tylko z tych takich stron z jakimiś ubierankami, jeszcze było Barbie.com, to w ogóle to już był wypas. Ubieranki.eu, to jest bardzo ważna strona, która swoją drogą nadal istnieje, także możecie sobie wejść i zobaczyć. I to były po prostu strony tego typu. Ale jeszcze bardzo dobrze pamiętam taką stronkę, tylko kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywało, bo tego chyba już nie ma w internecie, ale tam były takie małe laleczki 2D i po prostu była cała strona tych laleczek w różnych stylach, były jakieś tam gotyckie, jakieś romantyczne, coś tam i można sobie było tam jakoś też ubierać te laleczki i w ogóle, także generalnie wszystko się kręciło wokół ciuchów, ubierania i tego typu tematów, także... Tak, no. ja pamiętam Stardoll, nie byłam, wiesz, na tej pierwszej wersji Stardoll, o której mówiłaś, to mnie jakoś ominęło, ale na pewno też potem były jakieś gry.pl, tak. Po szkole. I jeszcze pamiętam Zielone Imperium, ale to był już chyba 2008-2009. Ale w ogóle Stardoll, no to jest kawał historii, dlatego że, kurde, ile razy tam kupowałam Superstar. Tak. To były pierwsze pieniądze wydawane w internecie przeze mnie. Może tak dla tych, którzy nie wiedzą, po prostu wykupowanie Superstar polegało na tym, że wpłacało się chyba 9,90 wtedy. Na początku. Płaciło się jakoś przez telefon czy coś takiego. SMS-a się wysyłało. SMS-em i można było mieć różne bonusy na tym koncie, kupować lepsze rzeczy i oczywiście mieć pieniążki na kupowanie tych rzeczy, więc to był super, super wypas, także... No. Tak, tak, dużo pieniędzy właśnie i w sklepie były, to było Star Plaza się to Star nazywa. Plaza. Tam były czasem tylko rzeczy dla Superstar, tak, no nie? Tak. Więc wtedy jak się nią było, no to po prostu można było kupować, wiecie, jakieś markowe rzeczy, nie wiem, jakie tam były sklepy.
DKNY było. Tak, tak, było. No było dużo takich właśnie marek, które były popularne w tamtym czasie, tak. Także no dla dziewczynek to była super sprawa. No i to często były w ogóle ciuchy jakby naprawdę tak. pokazowe, no nie? Mm-hmm. Tylko, że po prostu na Stardoll, nie? Więc to było super. To był hit. Tak. No ale właśnie tak propos Stardoll, jakby sprzed czasów, kiedy się tam zakładało konto i kiedy to jeszcze był ten Paper Doll Heaven, to wtedy tam były same tylko ubieranki. W sensie ja pamiętam, że ja tylko tam korzystałam z tej części strony, na której można było sobie załączyć właśnie jakieś tam ubieranki i to były ubieranki z gwiazdami różnymi, na przykład jakieś tam... Nie wiem, Lady Gaga chyba jeszcze wtedy nie była popularna, no ale załóżmy, że to była Lady Gaga i ona tam wchodziła na się w tą... Na pewno były siostry Olsen. Tak, były siostry Olsen i wchodziła się w tą ubierankę i obok nich była cała taka szafa i można było przeciągać na nie te ciuszki i to po prostu było najlepsze na świecie. Tak, także... kochałam to. Serio. Zakładanie konta było później, ale no, to uff, tyle później czasu. To już w ogóle się mega rozwinęło, były jakieś gry, w których można było zarabiać. Tak. Kurde, strasznie dużo tego było. No, ale to myślę, że skoro jesteśmy przy Stardoll, to czas na wyznanie, że nadal mam konto na tej stronie. I no. Nadal na nie wchodzę, bo po prostu jest mi szkoda. Moje konto zostało założone w roku 2007, więc nie, stwierdziłam, że muszę o to dbać, żeby po prostu w celach takich archiwizacyjnych zatrzymać je i żeby sobie tak, no, żeby sobie było. Przekazać kiedyś swojej córce. Tak. Jeśli ta strona w ogóle jeszcze przetrwa, ale no, tak. Ja już niestety nie mam, usunęli mi konto chyba. Pamiętam to, kiedy to się stało. Bo byłam tego świadkiem. I usunęli. Szkoda, no bo jednak trochę pieniędzy tam wydałam, nie? Tak. No, ale tak, było Stardoll i później chyba już było Gadu-Gadu. Gadu-Gadu. Tak mi się wydaje. Tak, było Gadu-Gadu. I myślę, że jakoś tak w tym samym czasie była nasza klasa. Tak, tak. Razem z Gadu-Gadu. To były pierwsze takie komunikatory, znaczy no komunikatory, Gadu-Gadu było komunikatorem, a nasza klasa to była strona, ale to były pierwsze takie miejsca, w których można było się jakoś tam porozumiewać ze swoimi znajomymi z okolicy, a nie z jakimiś tam obcymi ludźmi z internetu, więc no faktycznie tak było. I z Gadu-Gadu też mam niezłą historię z ostatniego czasu, że przypomniałam sobie swój numer i próbowałam odzyskać swoje konto Gadu-Gadu, ale była tam jakaś akcja z tym, że trzeba podać numer telefonu. Okazało się, że faktycznie mam konto założone na numer telefonu, którego nadal aktualnie używam. Ale ostatecznie nie doszło do tego odzyskania hasła, natomiast myślę, że prędzej czy później to zrobię, bo jestem bardzo ciekawa, co tam jest. I czy te wszystkie archiwizacyjne po prostu rozmowy jeszcze tam wiszą, bo to jest po prostu kopalnia. Jakiś stary opis. Pamiętam, że nasz kolega miał przez kurde, no chyba rok, jak nie dłużej, miał opis w sklepie, nie? Tak. I po prostu się zastanawiamy, czy nadal jest w sklepie. Ja myślę, że on dalej jest w sklepie. Może tak być. Ja często miałam jakieś takie smutne jednak smutne. Cytaty. Cytaty z piosenek. Tak, z jakiejś Adele się zdarzało. No i jeszcze już zupełnie, tak całkiem na początku, kiedy jeszcze było modne, wiecie, milion, pisanie milion emotikonek, serduszek z moimi, coś tam, tak. To czasem się zdarzało takie, nie? No. Ale jeszcze ważne jest to, musisz o tym wspomnieć, że jak się miało jakiegoś nowego crusha w szkole, to wtedy na opisie na GG ustawiało się na przykład pierwszą literkę jego imienia z jakimś buziaczkiem czy serduszkiem. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale trzeba było zachować tą dozę tajemniczości, że tylko jedna literka. Albo jak się już miało chłopaka, nie? No to już wtedy obowiązkowo. Ale to już była grubsza sprawa. Tak, to już była grubsza sprawa. Ale w ogóle na GG, no to do dzisiaj tak ze łzami w oczach wspominam te emotikonki, które były świetne po prostu. I jakby wtedy, były super. Nikt się nie przejmował żadną cenzurą, tak? Emotikonki na GG po prostu przedstawiały wszystko. Tak. I swego czasu wszyscy odkryli emotikonkę seks. I jak się wpisało ją, to właśnie tam ostre rzeczy były. Było śmiesznie w gimnazjum, wiecie. No kiedyś to śmieszyło, no faktycznie. Tak, tak. No i faktycznie nasza klasa. Nasza klasa. Ja sobie tak myślę, że w ogóle jakby założenie tego portalu, że to ma być takie miejsce, gdzie się spotyka osoby z dawnych lat, prawda, jak się chodziło razem do klasy i tak dalej. Ja myślę, że to jest całkiem rozczulające, nie? Tak. Ale po prostu... dzisiaj, jak myślę w ogóle o tym portalu,
to mam wrażenie, że on od początku był po prostu ultra boomerski. Znaczy faktycznie jest coś takiego i też, też jak dzisiaj się nad tym zastanawiałam, to doszłam do takiego samego wniosku. Natomiast myślę, że na tamte czasy, gdzie to był rok właśnie 2008, między 2008 a 2010, to myślę, że wtedy to była fajna sprawa. To po prostu był taki portal na miarę internetu tamtych czasów. Tak. I to było wtedy fajne, ale jak patrzysz na to z perspektywy dzisiejszej, no to... To było trochę boomerskie. Ja myślę, że najlepszym elementem tego portalu były pineski. Tak. Chciałam o tym wspomnieć, tak, zdecydowanie. Pineski to było po prostu coś pięknego i jak się czasem oznaczało, na przykład dawało się jakieś zdjęcie i te pineski się ustawiały w kształcie serca na przykład. Ale to już była grubsza sprawa tak, wtedy. Tak, to już trzeba było naprawdę logistycznie to przemyśleć. Tak, tak. No już trzeba było dłużej też siedzieć na tym portalu. Tak, tak. To trochę czasu zajmowało jednak, nie? To prawda. No. Chociaż muszę przyznać, że ja dobrze wspominam ten portal. W sensie było w nim coś takiego niewinnego. Nie wiem, było to po prostu takie fajne i tak jak mówisz, rozczulające takie. Tak. Pomysł ktoś miał całkiem dobry, no na tamte czasy. No to był polski Facebook. Tak, tak, tak. Potem prawda. Dopiero jakby wszyscy się przerzucili na Facebooka. No i początki Facebooka jakby... To jest trudna sprawa. Wiesz co, ja parę lat temu usuwałam niektóre rzeczy z Facebooka, które wrzuciłam w roku, nie wiem, 2011 chyba założyłam konto na Facebooku. No. I sporo rzeczy stamtąd wyrzuciłam, dzięki Bogu, bo nie chciałabym tego oglądać ponownie. Ja chyba założyłam jakoś, nie wiem, może 2012? Coś takiego. Pamiętam, że jeszcze nasza przyjaciółka Ola mi to zakładała, ponieważ ja nie umiałam. I tak, na początku to były głównie posty, wiecie, wrzucanie bestów. I demotywatorów. I demotywatorów. Często się kręciło jakieś dramy na Facebooku. Mm-hmm. Tak. Znajomi bardzo dużo pisali na Facebooku, kiedyś jakby to się robiło. Pisało się na tablicy jakiś, nie wiem, komentarz do jakiejś sprawy i po prostu potem było milion komentarzy i jakieś dramy się kręciły. Mm-hmm, to prawda. To było akurat super. Dramy były, no to było mocne, bo pamiętam, że to życie przez pewien czas kręciło się wokół tych dram facebookowych i tak naprawdę to było trochę śmieszne, bo jak się spotkałaś z tymi osobami twarzą w twarz, to w ogóle jakby nic się nigdy nie działo, ale na internecie po prostu wylewanie tych, wiesz, oczywiście tak wtedy to było dramatyczne, a teraz jak sobie na to spojrzysz, to wcale nie było jakieś agresywne, ale to strasznie takie było właśnie emocjonujące, te dramy na Facebooku, ale ja też kojarzę takie posty, ale to bardziej ci odważni dodawali, którzy mieli więcej znajomych, coś w stylu ktoś coś dzisiaj, że wiesz, jakieś wyjście, ktoś na basen, ktoś gdzieś tam. Tak, tacy ultratowarzyscy. Ultratowarzyscy. Bo jednak musiałeś mieć pewność, pisząc taki post, że ktoś cię odpisze. Że ktoś ci dlatego my tego nigdy nie robiłyśmy. Ale to było, albo jeszcze często jakby te pytania poprzedzało stwierdzenie nudy, na przykład to są po prostu zupełnie iconic posty i ja jestem przekonana, że one jeszcze gdzieś siedzą w internecie. Albo uwaga, jeszcze były przecież zaczepki i wojny na zaczepki. Zapomniałam o tym! Wojny na zaczepki, jak się po prostu siedziało godzinami na Facebooku i się cały czas zaczepiało, nie? I potem się pisało oczywiście post o tym. Ania, skończ mnie zaczepiać! Użytkownikiem tak, Ania. Jezu, zapomniałam o tym totalnie. Ale to też był właśnie dobry sposób na to, żeby... Wyrwać kogoś, żeby zagadać do swojego crusha, bo to wiesz... Żeby pokazać, że jesteś zainteresowana. Tak, tak. Zaczepił cię na Facebooku i... Tak, to już... To coś znaczy. No. To było tak samo emocjonujące jak te dramy, faktycznie. Zgadzam się. Tak, początki Facebooka były mocne. Dzisiaj już nikt praktycznie nie pisze nic na tablicy i nic się tam nie dzieje. To prawda. Ale jakby pozostały wspomnienia. Ale ja też już wyczyściłam swoją tablicę, bo... Chociaż muszę ci powiedzieć, że propos właśnie tych postów i pisania, to ja mam taką przykrą historię z moich początków Facebooka, bo pamiętam, że jeden z pierwszych postów, który tam zamieściłam, dotyczył
kurczę, to była chyba jakaś moja opinia na temat kolekcji Chanel, czy coś w tym stylu. Napisałam jakiegoś takiego posta, o, że super, że jestem zachwycona i jakby tak dalej. Jakby kogoś to interesowało. Jakby kogoś to interesowało, bo uznałam, że to jest fajnie się pochwalić tym, że mnie to interesuje, no po czym jasne. Dostałam jakieś 3 komentarze na temat tego, aha, po co o tym piszesz? I wiesz, jakieś po prostu hejty i usunęłam tego posta i od tego momentu nie dodaję postu na Facebooku. Przykro mi. Tak się to zaczęło i... Ej, tak. Ale wtedy wszyscy pisali takie rzeczy. Wtedy dlaczego wszyscy... ktoś w ogóle śmiał skrytykować nie wiem, to? Nie wiem. To początki były przykre, więc to się odbiło echem na mojej dzisiejszej aktywności w internecie. Przykre to jest. Tak. Ale jeszcze tak co do takich miejsc, gdzie już zaczęło się dodawać swój wizerunek, jakieś, wiecie, pokazywać zdjęcia i tak dalej, no to fotoblogi. Mm, tak, tak. I pomyślałam o nim od razu przy okazji Facebooka, ale jak myślę fotoblog, to też myślę Ask.fm. To, o Jezu. To istniało jakoś też tak w podobnym czasie, jak tak. Gadu Gadu i NK, tak po prostu fotoblog i Ask.fm to są te same czasy i ja bym to datowała na tak 2013, 2012. Tak, wydaje mi się, że Ask to są początki Facebooka, czyli jakoś właśnie 2012-13. Tak, 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 tak. Tak mi się wydaje. Wszyscy mieli Aska wtedy. Wszyscy, wszyscy. To było żałosne, ponieważ jacyś anonimowi ludzie zadawali ci pytania, a najczęściej po prostu hejtowali cię. Ale to w sumie nie byli anonimowi ludzie, bo to też byli twoi znajomi, którzy myśleli, że ty nie wiesz, że to oni. Tak, tak, a po prostu potem cała szkoła o tym gadała i było wiadomo już od razu, kto co napisał. Tak, nie? Tak. No, to był kawał historii. Ale fotoblogi to było takie pierwsze źródło informacji, mam wrażenie, takich... uczuć. To był taki pamiętnik trochę. Tak. Mhm. Bo ludzie tam faktycznie dodawali dużo zdjęć, no i zawsze jakieś było to opatrzone jakimś opisem, czy tym jak się czują i to było niezłe. Te opisy były właśnie zazwyczaj takie bardziej dramatyczne. To tak. Nie były takie posty w stylu tak jak na Facebooku, nudzę się, ktoś coś porobi, tylko to już było właśnie tak jak mówisz, bardziej wylewanie jakichś swoich uczuć, czyli co mnie gryzie, co jest nie tak, plus jakiś cytat do tego zawsze też musiał się znaleźć. Tak. Bo jednak na Facebooku, jak się zamieszczało jakiś post, to zawsze po coś, nie? Tak, tak. Żeby tak, ktoś tak. ci odpowiedział, coś odpisał. A jednak fotoblog to faktycznie był taki pamiętnik, że pisało się bardziej o uczuciach i później jakaś tam koleżanka ci skomentowała, że nie martw się, kocham cię, serduszko. No i do tego zawsze była fotka, więc to tak. Taki można powiedzieć przedpotopowy Instagram. Chociaż już wtedy Instagram istniał, ale no to jeszcze się tak nie korzystało z tego. Jeszcze nikt nie używał w sumie. No, to prawda. I jak sobie myślę o Instagramie, to chyba jeszcze wcześniej myślę o Tumblerze. O Jezu. Kochałam po prostu tą stronę. To była jakaś taka właśnie era blogów ogólnie. Tak, no faktycznie. Bo gdzieś tam się zaczęło oglądać ma fashion, jej blog i tak się zaczęły pojawiać. Masz rację. No i faktycznie Tumblr. No, to było coś. Jakby zatrzymajmy się tutaj, ponieważ to jest dłuższa historia. Dużo myślałam o tym ostatnio. I sobie nawet puściłam piosenkę G-Eazy, Tumblr Girl. I tak sobie pomyślałam, kurde, czy w ogóle ktoś jeszcze używa tego stwierdzenia, że ktoś jest Tumblr Girl, no nie? No i tak sobie to wpisałam w Google i słuchaj, wyskoczył mi artykuł chyba z listopada czy października 2020. O kurczę! Gdzie ktoś napisał artykuł o tym, jak zostać Tumblr Girl. Czyli to gdzieś jeszcze leży. Tak. Czyli ktoś jeszcze w ogóle używa tego stwierdzenia. Myślałam, że już teraz bardziej się używa, że jakieś, nie wiem, Instagirl, czy coś takiego, ale no nie wiem, w każdym razie te rady były bardzo śmieszne i nie wiem, gdzieś wam może podlinkuję ten artykuł, bo myślę, że to całkiem ciekawe, ale no, Tumblr to jest kawał historii. Ja nie wiem, kiedy założyłam Tumblera w sumie. No to było, tak jak mówisz, to coś czasy fotobloga. 2012 myślę, 13 to mógł być. No, albo trochę później. Mhm. Jakoś tak Tumblr chyba pokrywał się z początkami Instagrama, tak mi się wydaje. I jakby
przeanalizujmy to, co na tam leży, można znaleźć. Oj. To... Ja dodawałam, tak, bardzo dużo zdjęć typu ładne zdjęcia jedzenia. Tak. Bardzo dużo jasnych zdjęć, ponieważ wtedy był taki trend, że wszystko musiało być pale. Piękne kobiety oczywiście, dziewczyny, ogólnie właśnie takie tak. Tumblr girl, idealne. Tumblr girl po prostu były, miały wszystkie idealne cechy. To prawda. One były towarzyskie, ale one też lubiły spędzać czas same. One, one... Często były fotografowane na plaży, wiesz, super opalenizna. Tak. Z jakimś kubkiem ze Starbucksa, bo to też było wtedy po prostu jakiś hit. Tak. Starbucks to... Ale w ogóle jakby romantyzowanie kawusi. Tak. Bo kawa... Po prostu, jakby kawa była bogiem, nie? Po prostu tak. Kawa była na każdym zdjęciu praktycznie. I była na każdym zdjęciu i o każdej porze roku była inna, bo wiesz, latem to była ta taka zbitą śmietaną w plastikowym kubku, a wiadomo, jesienią, no... Chyba nie trzeba mówić, co to było, no tak? No wiadomo, wiadomo. Mm. I jeszcze tak, było takie mocne romantyzowanie jednak wszelkich używek. Tak, tak. Na Tumblrze, czyli palenia, picia, jakby Tumblr girl to kochały. Bo po prostu, no, było tam trochę depresyjnie, tak? Było, było. Trzeba to przyznać i myślę, że to nie do końca było zdrowe, bo o ile fotoblog miał jeszcze taki wymiar bardziej, no dobra, wylewało się tam swoje uczucia, ale w jakiś kontrolowany sposób, to myślę, że Tumblr był bardziej taką już upgrade'owaną wersją fotobloga dla większej ilości ludzi, bardziej zagraniczną, bardziej fancy i tak jak mówisz, ona była trochę depresyjna, bo to już było takie, wiesz... bardziej dojrzałe wtedy i wrzucało się takie różne rzeczy i wtedy mam wrażenie, że też trochę była faza na takie bycie a la może nie emo, bo emo to mi się kojarzy z 2006 rokiem, ale to była taka właśnie alternatywka z 2013. Tak. Wiesz, koszulka z Nirwany, koszula na to jakaś w kratę, rajstopy te takie, wiesz, a la burleska, takie siateczki, krótkie spodenki jeansowe, jakieś glany, martensy, tak. To właśnie była taka Tumblr girl, ale w takiej wersji bardziej alternatywka, jakby się to dzisiaj powiedziało. Tak, więc to było tak. Coś, naprawdę. Zdecydowanie. Ale w ogóle ciepło myślę w sumie o tej stronie, bo to było fajne, że jakby zbierałaś sobie tam inspirację. Jakby ja uważam, że Tumblr to jest starszy brat Pinteresta. Change my mind. Tak, no nie? To prawda. Jakby to były pierwsze inspiracje. Może fajne było to, że jakby ten twój blog był publiczny i że mogłaś go sobie w jakiś sposób tam, wiesz, ułożyć fajnie, zrobić tak jak chcesz i po prostu miało to taką i wartość inspiracyjną i taką, że po prostu coś stworzyłaś, nie? To było fajne. Tego nie ma na Pinterestie dzisiaj, to bo prawda. Zapisujesz na swoich tablicach i to jest bardziej twoje prywatne, no nie? No jakby ja Pinteresta bardzo, bardzo lubię i dużo z niego korzystam, ale faktycznie on jest jakby pozbawiony tej takiej, nie wiem, aury emocjonalnej, bym powiedziała, a na Tumblrze było to bardziej takie właśnie, że się w to tak wiesz, dawałaś wszystko z siebie, żeby dobrze to zrobić i pamiętam, że mi strasznie, strasznie dużo czasu pochłaniało właśnie układanie tej mojej strony. Pamiętam, że były w ogóle jakieś zewnętrzne, osobne strony, które oferowały taką, nie wiem, taką skórkę dla tego, wiesz, tak. Dla tego twojego bloga, że mogłaś go sobie jakoś tam inaczej ustawić i właśnie jakieś inne tło dać. Po prostu ja nad tym spędziłam tyle czasu, ale było to mega satysfakcjonujące. Tak, i pamiętam, że jeszcze można było nawet piosenkę sobie ustawić. Tak, można było, żeby leciała w tle od razu po załączeniu tego bloga, no. Fakt, tak. Fakt. Ale ja pamiętam, że też było mega dużo jakichś takich strasznie cringe'owych cytatów. Cytatów. I ja jakoś tak w erze Tumblera właśnie zrobiłam sobie, wydrukowałam sobie jakieś takie fajne obrazki, inspiracje i zrobiłam sobie taką tablicę. I w ogóle ta tablica jest no naprawdę fajna, nie? I mi do dzisiaj mi się podobają te zdjęcia, ale jest tam jeden cytat, którym się z Wami podzielę, ponieważ jest świetny. Przeczytam go i brzmi: I am Chanel, you are H&M. Tak, to jest, to są te czasy totalnie. To są te czasy. To były krótkie, ale dobitne cytaty. Tak, mocne, mocne. I jeszcze piękni chłopcy byli. Och. Przecież to była era uwielbienia
tych młodych aktorów lat 90. Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Brad Pitt. Mm-hmm. Cały czas były jakieś gify, dlatego że tam można też było gify przecież dodawać. I po prostu cały czas to się przewijało. Gify to też było coś. I już potem, wiesz, robiła się grubsza sprawa w momencie, jak te gify były takie, wiesz, lekko erotyczne, że tam jakieś całowanie, tak, coś, bo powiedzmy sobie szczerze, przez pewien czas na tej stronie to nikt w ogóle nie kontrolował tych treści, które tam były, no tak, i różne rzeczy można było znaleźć, więc no, to już było odważne, jak się coś takiego wrzucało, no ale już byłyśmy nastolatkami, więc to wtedy mogłyśmy. Ale na Tumblerze ogólnie było dużo nagości i w sumie ostatnio, jak sobie weszłam tak, żeby powspominać, to nadal to zostało, jakby jest ultra dużo nagości. I nadal są piękni chłopcy pokroju Leonardo DiCaprio, tak, młodego oczywiście. Chociaż ja muszę przyznać, znaczy, bo w ogóle mój Tumblr to był od początku black and white i swoją drogą cały czas go prowadzę nadal. Co prawda tak bardzo rzadko, ale dalej z tego korzystam ze względu na to, że wydaje mi się, że tam są takie treści, których nie znajdziesz na innych stronach, bo na Pinterestie jest fajnie, ale tam jest już coś innego, wiesz, to już jest inny przekrój jakiś tam inspiracji i dlatego ja gdzieś tam jeszcze wchodzę na tego Tumblera, ale właśnie tak propos tej ery ładnych chłopców, to pamiętam, że ja po prostu wtedy miałam fazę na Oliego Sykesa z Bring Me the Horizon i w ogóle takich, wiecie, tych takich właśnie chłopców a la alternatyw, czyli wytatuowanych od góry do dołu, jakieś takie, wiecie, włosy, trochę grzywki, coś tam, szczupli, ciuchy takie luźne, grunge'owe. No ja wtedy to udostępniałam tego masę i dalej to tam też siedzi, bo nie usuwałam z Tumblera, z tego co wiem, chyba nic, więc gdzieś to tam leży. No ja też sobie ostatnio weszłam i nawet właśnie zrepostowałam kilka zdjęć, także... To gdzieś tam w opisie mam, może damy linki, możecie sobie zobaczyć. Tak, ja zapraszam, bo ja uważam, że mój jest bardzo inspirujący, także nie wybieram się tego, że... Tak, ja myślę, że to było fajne. Tumblr był fajny. Wspominam to. I myślę, że na plus jest to, że ta strona się nie zmieniła od tego czasu. Zupełnie nic się nie zmieniło. Może tylko jakby fakt tego, że nie jest tak popularna i myślę, że już tylu użytkowników z tego nie korzysta, ale jakby sam wygląd strony i tego, jak to wszystko działa, jest dokładnie taki sam, także myślę, że to jest bardzo fajne akurat. Tak, no i na pewno się zmieniła jakaś tam polityka prywatności, no, i tak, tak dalej, no bo jakby kiedyś w internecie w ogóle czegoś takiego nie było, że był jakiś, wiecie, regulamin, że trzeba było, nie wiem, ukończyć na przykład jakiś tam wiek, żeby dołączyć. Wydaje mi się, że na przykład na ePulse tego nie było, ponieważ mając ePulse miałam chyba, no nie wiem, z 9 lat, nie? Więc jakby... Nie, to wiesz, to nieważne. Nie, wtedy jakby to nie istniało, no nie? No i mamy Instagram, czyli w sumie aplikacja, jestem sama w szoku, która już przetrwała, no nie wiem, chyba z 7 lat, 8, no, na takim długo. Totalnym topie. Bardzo długo, faktycznie. I dalej z niej przecież korzystamy, no nie? No ja Instagrama założyłam, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale myślę, że to mógł być rok 2011-12. Być może gdzieś to właśnie się nakładało z Tumblerem i z tymi stronami. No i cały czas mam to samo konto i z niego korzystam. Co prawda wiele jakby zdjęć zarchiwizowałam, ale nadal wszystko tam jest i siedzi. I też ta aplikacja, no co prawda zmieniała się przez te wszystkie lata, ale dalej jest i wszyscy z niej korzystają. I tak jak mówisz, jest na takim megatopie. No tak, początek Instagrama to było faktycznie takie niewinne dodawanie zdjęć. Mm-hmm. Wtedy przecież nie było jeszcze żadnego Instastory, nie było żadnych reklam. Tak. Więc zupełnie inaczej to wyglądało. No a dzisiaj to jest przecież po prostu wielka firma, na tak, której tak. da się zarobić, no nie? Mm-hmm. Każdy ma jakieś tam swoje konto i jak ktoś ma tylko trochę więcej obserwatorów, to po prostu zaraz lecą jakieś posty sponsorowane. I trzepiechajs na tym. No. No ja akurat dosyć dobrze wspominam te początki Instagrama i z taką nostalgią na to patrzę, bo bardzo dobrze pamiętam w ogóle te pierwsze posty, właśnie tak, które się pojawiały w okolicach roku 2013 i wiesz, ludzie wtedy dodawali takie totalnie zwykłe rzeczy, na przykład jakieś takie fotki to były często, nie wiem, być może to jest jakiś obraz tylko w mojej głowie i się mylę, ale kojarzą mi się takie zdjęcia, że gdzieś tam siedzisz w domu na kanapie, jakaś fotka, nie wiem, z jakimś piciem, coś takiego i bardzo dobrze pamiętam, że wtedy były
mega popularne te takie wyraźne filtry. Był taki filtr, to była jakby taka nakładka na zdjęcie w takich pomarańczowo-fioletowych kolorach i po prostu wszyscy to dodawali. Tak. To miało niby mieć taki, wiesz, vintage trochę klimat, ale wiesz, fotki po prostu, które jakby były oborobione przez ten filtr, to były jakieś takie totalnie randomowe, nie? Czyli gdzieś tam tu sobie siedzisz, tu coś tam robisz, jakaś fotka, nie wiem, biżuterii ewentualnie, ale one były takie zupełnie... zupełnie zwykłe. Takie zdjęcia, jak robisz teraz, o, coś fajnego, zrobisz fotkę i wtedy to się wrzucało od razu na Instagrama. To było takie jakieś nieprzemyślane, takie bardzo spontaniczne. Tak, teraz po prostu pijesz wodę i, I wrzucasz zdjęcie tej wody. Albo nie wiem, pamiętam, że początki Instagrama to też były często zdjęcia nóg. Tak. Ale samych nóg. Właśnie mi się też kojarzą te nogi i nie wiem czemu, ale... Nie wiem, o co chodzi, ale tak, tak było. Jakieś takie właśnie z góry, nie wiem, buty właśnie, coś takiego. Zupełnie tego nie rozumiem, robienie ale... gwiazdki z rąk. A to bardziej fotoblog, to już tak, były... Tak, to prawda. I jakieś takie bransoletki, nie wiem, koraliki, coś takiego, no. Tak, ale tak było kiedyś. No Instagram był fajny na początku, bo teraz jest taki bardzo, bardzo określony, teraz wiesz... Każdy dodaje zdjęcia, które są obrobione w taki sposób, że niby nie są obrobione i jednak to jest takie bardzo, bardzo wypozowane, mam wrażenie, bardzo kontrolowane i brakuje mi trochę tej spontaniczności, która tam była na początku. Tak, teraz wszystko planujesz, co wrzucasz na Instagrama, tak. Po prostu nie pokazujesz za dużo, ewentualnie coś po prostu, nie wiem, jak cię poniesie, no to na Instastory, no nie? Ale tak poza tym, no to faktycznie starasz się przemyśleć, żeby ten twój feed ładnie wyglądał. Tak, tak. A wtedy to po prostu wrzucały się randomowe zdjęcia jakości żadnej, tak. Bo przecież telefony to były mikrofalówki, no nie? Więc no, to było fajne. I można było się też właśnie kiedyś bardzo dużo hashtagów się dodawało, tak, w ogóle. Tak. I ludzie praktycznie nic nie pisali w ogóle jakby w tych opisach, tylko dodawali same hashtagi, no nie? Bo teraz jakby to jest popularne, szczególnie wśród tych influencerek, że są jakieś takie po prostu elaboraty o czymś, a wtedy po prostu tylko hashtagi. Polish girl. Polish girl, Polish boy, follow for follow. Tak, to były takie hashtagi, żeby... zdobyć zasięgi, wiecie, żeby więcej osób was obserwowało, chociaż ja nie sądzę, że to działało, bo jakoś mi to nie przyniosło pozytywnych skutków, a też miałam taki czas, że bardzo dużo hashtagów dodawałam. No, ale w ogóle kiedyś tak się też miałam takie fazy na różne feedy i tak dalej, ale w sumie nigdy nic z tego nie wychodziło, bo to było wszystko takie żałosne zawsze. To jest trudne, to żeby jest trudne. Po prostu opanować Instagram. Tak, ale ten wcześniejszy Instagram był lepszy, taki... Ja to po prostu dobrze wspominam. Tak, nie kładł aż takiej presji, nie? Żeby twoje konto było po prostu idealne. Tak, tak. A teraz mimo tego, że chce się zmieniać, to że ej, wcale nie musisz być idealny w internecie, to i tak jakby... Musisz. Tak. No, tak to wygląda mniej więcej. No. Dobra, nie wiem, co tam jeszcze mam. Czekaj, zerknę. Snapchat. Jezu, jeszcze był Snapchat. Snapchat to dla mnie jest 2015 rok. Jakoś tak. I początek... Snapchat w ogóle jakoś tak, nie wiem, szybko urósł i szybko zgasł. Ja nie przepadałam za tą aplikacją nigdy. Ja w sumie lubiłam, bo właśnie tam się trochę dodawało takie zdjęcia... pokazujące, co robisz. Więc tak, takie realne. Zaspokajało to jakoś twoją ciekawość zawsze. Więc to było spoko. Ale no nie wiem, jakoś tak chyba nie dodawałam tam za dużo. Ja też nie. Miałam taki czas, że ten Snapchat gdzieś tam istniał i się wymieniałam ze znajomymi tymi fotkami, ale to dni. Nie było... Nie, ja tego nie doszłam do tego etapu, słuchaj. To ja już jestem... Snapchat mnie w ogóle nie wygrał. Jestem bardziej wymagająca. Ale swoją drogą Snapchat to był przecież początek takiego właśnie relacjonowania na żywo. Tak, tak. I tam urodziły się takie pierwsze gwiazdki, które później przeniosły się na Instastory i gdzieś tam dzisiaj, wiecie, figurują wśród tych osób, które w jakiś sposób zarabiają na przykład na Instagramie. Więc to otworzyło faktycznie drogę wielu influencerom. Może tak być, faktycznie. Bo tam w sumie, tak mi się wydaje, tacy pierwsi influencerzy powstali. W sensie oprócz jeszcze YouTube'a, wiadomo, bo tam to było chyba najwcześniej. Ale no, Snapchat wybił dużo takich młodych influencerów, że tak powiem.
Ja myślę, że Snapchat może być intrygujący dla takich osób, które, wiesz, poznają jakichś nowych ludzi i proszą ich właśnie, o, podaj mi twoją nazwę na Snapchacie i później się wymieniają, to może jest, są jakieś emocje w tym, ale ja pamiętam, że na Snapchacie zawsze miałam swoich znajomych i tak czy siak wiedziałam, co oni robią, więc ten Snapchat tak. nie dodawał niczego nowego jakby do mojego życia, więc koniec końców no u mnie się to szybko skończyło, aczkolwiek zgadzam się z tym, że to był jakiś zalążek właśnie takich stories, czegoś w tym stylu. Tak, ja pamiętam, że byłam wkurzona na Instagram, że oni w ogóle dodali coś takiego jak stories. Tak, tak. I mówię, ej, no przecież jest Snapchat od tego, nie? A teraz już nikt nie korzysta ze Snapchata praktycznie, tylko wszyscy ze stories. No. Ale te stories pojawiały się później na wszystkich aplikacjach, po prostu to poszło jak burza, na Messengerze, na Facebooku, no i na tych wszystkich stronach i to potem był taki boom. Tak. Nawet na Twitterze jest stories. O, Twittera nigdy nie miałam. Ja w sumie mam, ale tak bardziej z ciekawości gdzieś tam, żeby czytać jakieś posty polityków i takich tam osób. I co dalej? Dalej chyba TikTok. O, no TikTok to już jest nowożytność. To już jest 2020. To już jest 2020. TikTok to pandemia. Tak. Mhm. Zdecydowanie. Wcześniej jeszcze było Musical.ly, z którego wszyscy się śmiali w ogóle. Faktycznie. Bo tam przecież same dzieciaki były i nagrywały jakieś pierdoły i ruszały ustami do piosenek i wszyscy się z tego śmiali, a później powstał z tego TikTok i kurde, no, dzisiaj... Dzisiaj wszyscy praktycznie z niego korzystają. Dorośli. TikTok jest mocny. To jest trudny temat, bo nikt nie chce się przyznać, że z niego korzysta, a każdy spędza na nim godziny i no. To ja. To jest moje wyznanie. Ja też. No. Dobrze, z ciebie. To ty mi pokazałaś TikToka. To było w kwietniu. Tak, to początek pandemii. Tak. Ja po prostu... Co tyle ludzi po prostu widzi w tym TikToku? O co z tym chodzi? Ja też się zastanawiałam, no ale... No i weszłam, no i... Już wiem. Jest fajnie. Tak. No. Jestem ciekawa, czy będziemy go wspominać z taką nostalgią, jak na przykład Gadu Gadu i te wszystkie pierwsze strony internetowe za jakieś tam 10 lat na przykład. Kurde, ja myślę, że nie, bo wokół TikToka po prostu już tyle jakichś akcji się zrobiło takich grubych, że tu gdzieś zakazują TikToka, że jakaś tam dziewczynka się zabiła przez TikToka i tak dalej, że po prostu myślę, że to w ogóle... Że za dużo dramy. No, że za dużo dramy takiej, wiesz, poważnej, no nie? Bo w ogóle dzisiaj, na przykład na Gadu Gadu, dzisiaj podobno siedzą w ogóle pedofile. Tak słyszałam. Ja też o tym słyszałam. W sensie, że często jest tak, że trzeba uważać właśnie szczególnie na wiek, który się podaje, bo ludzie później do ciebie piszą z różnymi ofertami i tak dalej, więc najbezpieczniej jest podawać, że się ma tam 90 czy ileś lat, żeby po prostu się odczepili. Też się z tym spotkałam, że tak jest, ale nie przetestowałam tego, więc ciężko mi stwierdzić, ale jest to przerażające. Jest to przerażające, w którą stronę to poszło, bo kiedyś naprawdę w ogóle... Człowiek się nie zastanawiał nad jakąkolwiek prywatnością w internecie. W sensie po prostu się wrzucało wszystko i nie miało się tej świadomości, że kurde, to już na zawsze zostanie w tym internecie, ktoś zbiera informacje o tobie i tak dalej. I dopiero jakoś kilka lat temu to zrobiło się o tym głośno i teraz po prostu gdzieś tam ludzie bardziej chronią tą swoją prywatność. No prawda. Nie? No to tam gdzieś wszystko sobie siedzi, nie? Nie da się ukryć. Tak, no. Tak. No i jeszcze z takich aplikacji, o których chciałabym wspomnieć, które są popularne, a których nienawidzę, to jest WhatsApp, o którym gadałyśmy niedawno. Nienawidzę WhatsAppa. Ja też nie. WhatsApp jest dla boomerów. Przepraszam wszystkich. Którzy lubią, którzy są boomerami. Ale WhatsApp jest dla was. Nienawidzę tej aplikacji. Jakby macie swoje miejsce, jest to WhatsApp, ale ja nienawidzę tego. Wiesz co, ja bym mogła po prostu gadać godzinami o tym, dlaczego nienawidzę tej aplikacji, chociaż tak naprawdę jednego głównego powodu nie ma, bo przecież to jest komunikator jak każdy inny. Ale co mnie drażni najbardziej, to to, że jak założyłam tą apkę po raz pierwszy, bo po prostu chciałam się tam z kimś, chyba z rodziny, porozumieć. Z ciotką z Niemiec. Tak.
to po prostu najbardziej wkurzało mnie to, że wszystkie zdjęcia i filmiki, które ktoś mi wysyła, zapisują mi się na telefonie. Tak. To było po prostu dla mnie nie do przeżycia. Ale wyobraź sobie, że jak wyłączyłam już sobie tą opcję, to teraz w momencie, kiedy chcę sobie ściągnąć jakieś pojedyncze zdjęcie, nie potrafię tego zrobić. I nie wiem, czy ja coś robię źle, czy to jest kwestia jakichś mega dziwnych ustawień, ale generalnie WhatsApp, no nienawidzę go. Ja też nie. On służy właśnie tylko po to, żeby komunikować się ewentualnie z ludźmi, którzy na przykład nie lubią Messengera, czy nie używają. No to wtedy pisze się z nimi na tym WhatsAppie. No i właśnie, żeby napisać do jakiejś ciotki z Niemiec, wysłać jej jakieś zdjęcie, czy coś. Tylko tyle, nie? Tylko po to jest WhatsApp. Nienawidzę tej aplikacji. Jeszcze musimy powiedzieć o tym, co swoją drogą ostatnio nawet ci mówiłam, że ludzie tam wrzucają jakieś totalnie randomowe fotki na te swoje profilowe i później masz, wiesz, na przykład numer do kogoś z pracy i nagle wchodzisz na WhatsAppa, on tam na, wiesz, fotce jakiejś na plaży bez koszulki, tak... No, umówmy się. No to jest ryzykowne, bo to ma dostęp do jakby twoich kontaktów, no tak. Nie? Więc jakby ktokolwiek, kto ma twój numer, może cię znaleźć na WhatsAppie i widzi po prostu twoje profilowe i nie wiem, czy tam jest jakiś opis, czy cokolwiek. Tak, ale to jest faktycznie trochę dziwne, że właściwie WhatsApp bazuje na numerach telefonu, bo nie wiem, no dla mnie mój numer telefonu już jest taką ostateczną wersją i raczej podaję go takim osobom, wiesz... albo z mojego bliskiego otoczenia, albo gdzieś komuś, nie wiem, z pracy, jakimś takim bardziej, wiesz, kontaktom zawodowym, można by powiedzieć, profesjonalnym, więc jak mam tam kogoś totalnie randomowego i właśnie wchodzę na tego WhatsAppa, no dziwne to jest jakieś po prostu, nie do końca rozumiem. No dlatego też właśnie ostatnio była jakaś imba o to, w sensie, że już dużo osób zrezygnowało z WhatsAppa, bo chciało za dużo jakby informacji i chciało chyba lokalizację, wszystkie kontakty, także już bardzo dużo danych sobie ściągało i teraz ludzie się przenieśli na jakiś inny komunikator, którego nazwy nie pamiętam, ja z niego nie korzystam, nie wiem. WhatsApp 2.0. Kolejne miejsce dla boomerów. Okej, chyba z mojej strony to w sumie wszystko. Tak sobie myślę, że przeanalizowałyśmy całą naszą karierę internetową. Przeanalizowałyśmy internet od 2006. Tak. Oczywiście takie miejsca, w których my bywałyśmy. Tak. Pewnie bywaliście w innych, możecie o tym napisać oczywiście, z chęcią poczytamy, odwiedźcie nasze Tumblery. Tak, koniecznie zapraszamy. Nasze Instagramy, Kalytka i... Ania MC. Tak, także zapraszamy serdecznie, dziękujemy za wysłuchanie, piszcie, co tam robiliście w internecie w 2008. Ale ja mam jeszcze do dodania na koniec taką ciekawostkę, że jakby Was interesowało, jak wyglądała jakaś tam strona, na przykład Stardoll w roku 2007, to na internecie są takie strony, na których można sobie to zobaczyć. O ile się nie mylę, to ta strona się nazywa Web Archive czy coś takiego, ale generalnie jak wpiszecie sobie coś w tym stylu Web Archive w Google, to wyskoczą Wam strony, które Was po prostu przekierują do stron sprzed iluś tam lat. Z tego co kojarzę, to bazuje właśnie na jakichś tam zrzutach ekranu po prostu, które podsyłają użytkownicy tych stron, ale mega fajna zabawa, także polecam sobie pobuszować. Powróćmy do internetu 2008. Tak. Piękne czasy. Dobra, dzięki wielkie, dzięki Anka. Dzięki bardzo. Za ten odcinek i widzimy się, słyszymy się w następnym. Pa! Do zobaczenia, hej!